Zasnąłem sobie w kurwa na roślach. Ja tylko kupię klej i wracam z nie. Dobry. Macie jakieś super glue na przykład? Słucham? Super glue? Tutaj powinien. Tu? Tak. A widzę, no jest. Dobra, jest super glue. A ile kosztuje jeden? Około 4 zł. Dobra, ani dwa. Maxi kuba. Ale proszę wyłączyć kamerę, bo ja sobie nie życzę. No, ale tu jest ale kamera. Ja sobie nie życzę, żeby. Ale pan nie kameruje. 14,98. Mój, kamerę dałem drugą stronę. Dziękuję bardzo. Dwa. Oho, oho, czy to się. Dawno nikt się do mnie nie spróbował kamerę. Maxi King. Nie ma lepszego batona, nie ma. To w ogóle nie trzyma batcie. To się odkleja w ogóle od tego, nie? Ja nie wiem, jak ja to przetransportuję. To się nie zmieści do auta. Ja serio to będę musiał sznurami związać, bo na dachu mi się wydaje. Bez butelek to wejdzie, gorzej z butelkami. Chyba, że to na miejscu zamontuję butelki, ale no nie, ciężko będzie na miejscu. Dobra, kleimy to, tak? Czy na gwoździe? Na gwoździe? Dobra, to folią do owina, ale jak kurwa folią ten? Tą wodę idę wylać, tak? Tą wodę muszę go wylewać. Gdzie to mam przelać, do czego? Do szklanki, kurwa, 5 litrów wody. Nie, no idę z klatki podlać. Ojciec miał puste, a dałem mu pełne. I interes życia. Ja zadowolony i on też zadowolony. Jak mam to owinąć? Jak to leży, jak na tym ruszy, to zaraz padnie. I jak ja to mam zrobić? Jedna taka. Dobra, dobra. Tak to owijać? To chujnia będzie. Skończy mi się stres, ja pierdolę, nie? Nie, to nie ma sensu, kurwa. Woda teraz pierdoli. Nie wiem, woda teraz pierdoli przecież sekundę, to nie ma sensu. Ej, działa stream? Komórka mi spadła ze śmietnika i wpadła mi do wody, nie? Do ryb. Do wiaderka z wodą mi wpadła komórka. Bo mi kamera wpadła, wy nie widzieliście? Wpadła do wody? Ej, a łódka idealnie się zmieściła. Patrzcie na to, nie? Patrzcie na to. Idealnie w bagażniku się to zmieściła, idealnie. Butelki by rozjebało wszystko, nie? Dobrze, że butelek nie było. Idealnie, patrzcie, się zmieściło. Ja idę do garażu po wiosło, już bez telefonu. Idę do garażu po wiosło, zaraz będę. Macie muzykę? Ja idę po wiosło jakieś. Dobra, mam... Mam kanizelkę. Mam wiosło. Mam wiosło, mam kanizelkę. Panie kapitanie, właśnie jedziemy na ładowanie. Tylko myślę, kurwa, gdzie? Ej, tu nie ma w ogóle aut, nie? Serio, pusto jak skurwysyn, nie? Ej, kurwa! Nie wziąłem plecaka! A to miałem spodenki, kurwa. W samych gaciach? Chuj, w samych gaciach pojadę. I dziadek nie to odpierdala ogólnie. Co to za Audi? Jest bardzo ładne Audi. Bardzo ładne jest. Patrzcie, takie jest A7? To jest A7? Podoba mi się takie Audi. Smoothie jest, tak jest smoothie. No właśnie, tylko mi się te Audi podobają, bo Audi są takie smoothie właśnie, no. Nie wiem, co znaczy smoothie, ale na chłopski rozum... Nie wiem, co to jest, ale jakby... Nie wiem, co znaczy smoothie, ale wiem. Kurwa mać! Co ty tak daleko jedziesz? No bo kurwa, drogi są pozamykane. Dobra, tu jadę po prostu, tu wyjadę i chuj. Tu wyjadę. Prosto jadę i chuj. Ja tu w ogóle mogę wjeżdżać?
Nie mogę tu wjeżdżać? Nie, tu drogi nie ma. Ty tu w ogóle nie mogę tu wjechać? Nie, bo tu jest koniec, a gdzieś tutaj na stadion, to w następną musisz jechać. Aha, wycofaj i tam w następną to sobie dojdziesz. Dobra. To normalnie ludzie mieszkają, przecież tu gościu wjeżdża na chatę normalnie, można tu wjeżdżać. Ja tu jadę, patrzcie, normalnie można tu wjeżdżać. Można tu wjechać, kurwa. Ej, deszcz zaczyna padać, nie? Jak na złość. Chuj, jedziemy tam, mam plan już. Woduj, bo cię sztorm dorwie, zaraz piracie. Ta, właśnie sztorm już wodujemy. Wymierzona do bagażnika, nie? Będziemy jeszcze pływać i będziemy pływać jeszcze innym razem, jak ona będzie działała. To będziemy jeszcze pływać, widzowie, będziemy jeszcze pływać. Stoi stabilnie. Ej, ciskam, nawet nie tonie. O kurwa. Jesteśmy na pokładzie. Trochę buja. Buja, ale... Ale nie tonie. Buja, ale nie tonie. Jesteśmy... Jest solidnie. Siedzę tutaj na miejscu kapitana. Jest dobrze. Ogólnie jest bardzo dobrze sytuacja. Trochę wieje wiatr. Warunki nie są dzisiaj zbyt dobre na pływanie, ale są całkiem solidne. A patrzcie, czy to tonie? Weźcie wy sprawdźcie, czy to podchodzi wodą, czy nie? Czy jest superancko? Superancko chyba jest, co? Ej, to działa! Ej, kurwa! To działa! Najgorzej się w kółko kręcę. Nie sięgam. Kurwa, wiosło mam chujowe, a ja sam płynę. Chuj w te wiosło? Ej, chuj w te wiosło chyba, bo te wiosło nie oddaje ogólnie. Bo ja się kręcę w kółko przez to wiosło. Ludzie na mnie patrzą powoli już. Nogami to napierdalaj jak silniczek. Ty jesteś na mnie patrzą, ty. Odłożę tą łopatę tutaj do łódki, bo jej nie potrzebuję, tej łopaty. Znosi mnie bez wiosła, nie mam kontroli nad tym gównem. Kurwa, wchodzę w janę. Kurwa, wchodzę w jakieś kurwa zarośla. Nie mogę sterować tym, biurdole. Problem Neumana. Wiosło, potrzebuję wiosło jednak. Telefon, kurwa, zamoknij mi zaraz. Muszę go odpiąć. Opa. Właśnie boję, że ja się wypierdolę, nie? Ja się nie mogę wyjebać. To jest łódka prawdziwa w ogóle. Zatumowana w ogóle. Kurwa, odpłynęłem znowu. Kurwa, tu jest grunt. Kurwa mać. Opa. Kurwa, wpierdalam się w te kurwa te pod prądem. Kurwa, wypierdalaj od tego. Nie pomyślałem, że no. O sterowaniu nie pomyślałem. Wszystko trzyma się jak należy, nie? Ej, kurwa, jak robili te łódki, streamerzy ogólnie, nie? Jak robili te łódki, streamerzy, to ja chyba mam najlepszą łódkę. Oni tam płynęli chwilkę, a moja to kurwa normalnie może nią płynąć, chuj wie gdzie jest, nie? Ale ta łódka jest dobra, jest. Ej, ewentualnie widzowie, możemy pomyśleć o jakichś wiosłach. Ty masz płynąć do przodu, a nie do tylu tazy. Ja z prądem płynę! Ja płynę z prądem! A jak masz zamiar wrócić, jak płyniesz z pradem? Pod prąd! O kurwa, trochę odpłynęłem już. Ja się w kółko kręcę, chuj! Płyniemy tak, że ja się w kółko kręcę, kumacie? I tak płynę. Kręcę się w kółko i płynę do przodu. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa, raz. I raz. Kurwa, ale spędzę. Nie, już działa wszystko, działa. Ogólnie jest chuj, kurwa, wygodnie. Ta matka dzwoniła, żeby mi zdjęcie wysłał łódki. Ja sam nie wierzę, że to pływa ogólnie, nie? Zero jakiegoś tam, wiesz, nie buja się. Stabilne jest, patrzcie na to. Bujam się nic. Tu poduszeczka w wajne pod jajka. O kurwa, patrz mi, zrobił zdjęcie. Siedzę w jakichś tych
Co teraz, co ludzie muszą myśleć? Debil jakiś, nie? Ej, Baro, musimy płynąć, bo pedalamy się w Tatry, nie? Się strunami. Miałem wziąć warkę, kurwa, 0%. Kurwa, miałem do sklepu zajechać, zapomniałem. Miałem sobie kupić wareczkę 0%. Uchwyty, że trzeba zrobić. Ej, kurwa, ja jestem w ścinach znowu. Ja pierdolę, ja jestem w ścinach. Kurwa, jego mać. Ale mnie znosi, ale mnie znosi, kurwa. Ale mnie znosi, ale wiatr wieje. Kurwa, mnie znosi w tą stronę. Kurwa, ale wiatr wieje. Ja pierdolę, ej. Ej. Kurwa, mać. Ej, ja nie mam gruntu. Nie ma gruntu. Nie ma gruntu. Nie wiem, pod prąd, bo mnie tak znosi, że ja nie mogę, nie mam siły płynąć. Prąd jest silniejszy ode mnie, muszę płynąć pod prąd. Płyniemy pod inny port. Dojedziemy furą. Ja pierdolę. Ucnęłem. Storm, też pada. Spadam na roślap, kłopoty mam. Kłopoty mam, ale wieje wiatr. Kurwa! A tu kurwa, upiłem tych zaroślach! Ja muszę spiąć dupę, bo pada deszcz powoli, już kropi, coraz gorszy wiatr. A my dalej w te zarośla, kurwa, na pedalach, nie? Utknęłem sobie, kurwa, w zaroślach! Tak, awaryjne lądowanie. Do portu nie dopłyniemy. Bo już mnie tak znosi, te krzaki, że ja nie daję rady. Ja tu się chciałem przebić przez to, kurwa. Tam już widzę dno. Widzę już ten. Widzę ten. Widzę ląd. Nie ma szczurów wodnych. Jakie szczury wodne? Dobra, zbieram siły, widzowie. Zbieram siły na płynięcie, nie? Opa. Opa. Ale korale. Wino. Mierdolone paście. Ahoj! Co tu jestem? I pa w pizdu. Mańcia. Mańcia. Kurwa, mańcia. Opa. Mogę być już na dnie. Kurwa, dało się. Jestem na brzegu. O. O, jesteśmy, widzowie. Udało się. Szalupa. Normalnie, to normalny port. To normalnie jest port. Bez szwanku. Łódka bez szwanku. Ja idę po tego. Idę po auto. Przyjadę auto tutaj. Kurwa, ale biceps boli. Powiem wam, trening. Trening bicepsu mam z głowy, nie? Nie wiem, co ludzie pomyślą, jak ja sobie idę na boso. W kanizelce, kurwa, jak ty wyglądasz? No mówię, w kapoku, na boso. Gdzie idę? Po auto idę. Po auto. Ty, ale ogólnie oceniam łódkę. Na 10 punktów oceniam 9. Wodoodporność dycha. Zajebiście, tutaj startowaliśmy, jak coś widzowie. Był zamiar płynąć na tą wyspę, nie wiem czy widzicie stąd. Nie wiem czy ja mogę przybliżyć, nie mogę. Tam jest taka wysepka, chciałem tam płynąć. Ale widzicie jak wiatr jest, nie? Wzniosło mnie tam w prawo, nie? I popłynęliśmy w prawo daleko. Chciałem płynąć prosto na środek, kurwa, ale no wiatr był zbyt gruby. Nie dało radę. Ale ogólnie myślałem, że będzie gorzej. Szybka przypinka. Kurwa, ten telefon to przeżywa, kurwa, takie stormy ten telefon przeżywa, wiatr go zjał. Co teraz robimy? No, co chcecie ogólnie? Ja bym, nie wiem, myślałem, że nie budować paralotnic, nie? A czy to jest do zrobienia, zbudowanie paralotni?